Maryja pokazuje, że mamy dbać o siebie, bo jesteśmy stworzone na obraz Boga. Piękno nie tylko jest wewnątrz, ale i na zewnątrz. Małgorzata Hutek, 8 marca. Środa. Witam Was w środę o poranku i tak jak co dzień, także i dzisiaj dzielimy się słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to takie. Nie zważaj na trudności, jakie czynił Ci będzie zły duch przez swoje podszepty i insynuacje. Trwaj uparcie przy tej myśli i tym pragnieniu poznawania głębi miłości mojej i błagaj o wsparcie swego anioła, swych patronów, swych krewnych i przyjaciół będących już u mnie. Błagaj Maryję, aby Duch Święty zstępował na Ciebie, Duch mądrości, miłości i mocy. To jest program i zadanie na całe życie na ziemi, i w czyśćcu, i w niebie. Poznawać i doświadczać coraz głębiej i coraz szerzej piękna miłości. Z psalmu 113, wers 2 i 3. Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki. Od wschodu słońca aż po zachód jego, niech imię Pańskie będzie pochwalone. Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy. Jego chwała sięga ponad niebiosa. Kropka. Miejcie wspaniały dzień. Pozdrawiamy serdecznie. Przemek, Marny Pyłek i Bogusia, żona Przemka.